przyszły złote i chrupiące, lecz ostrzeżenia to gorące. Ale pysznie wyglądają. Dużo warzyw dzisiaj jemy. My te nuggetsy chcemy. Nie dostaniecie dzisiaj dania innego. Ale my nie chcemy tego. Wracamy do domu, skoro nic nie chcecie. Posiedzicie tutaj sobie, aż zgłodniejecie. Jak ja ich zachęcić mam? Nową im przekąskę dam. Wszystko dobrze posiekamy. Kolorowo tutaj mamy. Wystarczyła tylko chwilka. Jajek mi potrzeba kilka. Och, nie było łatwo wynieść je z kurnika. Teraz w misce każde znika. Jeszcze tylko ubijanie. Można zacząć przyprawianie. Do miski z jajkami, a potem w warzywa. Będzie uczta prawdziwa. Niech się piecze, poczekamy. Chcieli nuggetsy, więc zaraz im damy. Patrz, jakie wspaniałe. Będę je połykał całe. Trzeba zrobić dużo więcej. Lwie, rób je czym prędzej. Jak naszyjnik kolorowy. Czy nasz obiad jest gotowy? Wiatrak je szybko ochłodzi. Taki obiad nie zaszkodzi. Teraz wielkie próbowanie. Ale fantastyczne danie. Tak się cieszę, że smakuje. Coś dziwnie się czuje. Na czkawkę wypij wody sobie. Dobry pomysł, tak zrobię. A, to był duży błąd. Muszę szybko uciec stąd. Arbuz zaraz zgniecie mnie. Proszę cię, zatrzymaj się. Deser mamy. Wielkiego arbuza mamy. Dziś na obiad go zjadamy. Co to? Stój, nie ruszaj się. Pomóż go zatrzymać, lwie. Szybko koło tu położę. Teraz nie ucieknie może. Brawo, nie ruszy się. Oto czapeczka, która tnie. Ruszam w koło, otwieramy. Ale słodki widok mamy. Łyżki w ruch, bo ślinka leci. Jak się rozpędziły dzieci. Chwila i nic nie zostało. Jak nam się to udało? Gdzie mój arbuz schował się? Był w kuchni, tylko gdzie? Oj, chyba kłopoty mamy. Szybko, orku, zaklejamy. Jakby nas pytał, to nic nie wiemy. Znalazł się. Zaraz cię zjemy. Proszę, zajadajcie śmiało. Pusty jest. Jak to się stało? Dwóch łasuchów mamy. My zjedliśmy. Przepraszamy. Pomysł mam. Wystarczy chwilka. Przynieś mi tych owoców kilka. Pyszny deser im zrobimy. Wszystko w paski zamienimy. Są jabłkowe, truskawkowe, jeszcze z gruszki i śliwkowe. Mamy dla was arbuza nowego. Tęczowy deser. Życzę smacznego. Jaki piękny. Zaraz zjemy. Wszystkich pasków naraz spróbujemy. Ale wyszły wam pyszności. Super deser dla naszych gości. Co za pech. Uciekajcie z drogi. Tata w arbuzie? Szybko w nogi. Co to za bobasy? A sio małe asy. Pyszne frytki zjem. Nie podzielę się. Chcecie frytki własne zjadać? To szpadlem musicie władać. Kopać ziemniaki, małe dzieciaki. Ziemniaki wykopię, frytki w żłobie. A, lecę! Użyjemy traktora. Ziemniakobranie na resorach. Podkop wiertłem zrobimy. Ziemniaki liczymy. Patrz, i ziemniaki są moje. Plony dwoje i troje. Zuch, chłopaki. Pięknie zebraliście ziemniaki. Teraz je obierzemy i na frytki przygotujemy. To za wolno. Szybciej się da. Ziemniak z pracy wystrzelony i na frytki podzielony. Pracy nikt tu się nie boi. Proca ziemniaczki pięknie pokroi. Ziemniaczki poszły stąd. A warzywa jeszcze są. Dawaj je też. Strzelaj jak leci. Tak obiad robią dzieci. Wszystko wysmażamy. BHP przestrzegamy. Wow, ale kolorowe frytasy. To takie pyszne frykasy. Teraz pora pyszności zjadać. Cały dzień mógłbym się zajadać. Jakie pyszne, jakie smaczne. O nie, uciekamy. Frytek nie oddamy. Dużo pracy dzisiaj mam. O nie, co się dzieje tam? Proszę, pomóż mi, lwie. Zaraz prześwietlimy cię. Wielki ekran pokazuje, że coś tryby ci blokuje.
Chyba czas na odkurzanie, ale najpierw zmniejszanie. Teraz praca się zaczyna. Wszędzie tu jest pajęczyna. Wyczyszczę to raz dwa. Widzę tu smacznego lwa. Nie zaskoczysz mnie. W kuli uwięziłem cię. Pająk już mi nie przeszkodzi. Nagle więcej ich przychodzi. Stop! Nie zbliżajcie się! Ale my lubimy cię! Nie są wcale takie złe. Wiem, gdzie przeniesiemy się. Chodźcie i popatrzcie tam. Stary zegar dla was mam. Hop, na plecy wyruszamy. Dużo miejsca tutaj mamy. Dziękujemy ci, lwie! Za porządki biorę się. Pajęczyny już znikają. Tryby znowu się ruszają. Wszystko działa doskonale. Znowu czuję się wspaniale. Jaki ładny dziś dzień. Jednak przydałby się cień. Właśnie tego potrzebuję. Jaki miły chłód tu czuję. Tyle roślin stąd bym chciał. Ja też ogród będę miał. Wszystkie równo posadzone. O, od słońca wysuszone. Zmieniły się w pył. Gdyby tam mój dom był. Nie przesunę tego sam. Dobrze, że karty mam. Pora na magiczny kurz. I mam pomocników już. Pchajcie piramidę śmiało. O nie, karty mi porwało. Co ja teraz zrobić mam? Czemu stoisz tutaj sam? Przenieść piramidę chcę. Może jakoś ruszy się. Lew inaczej to planował. Obok mrówek wylądował. Widząc je, pomysł miał. Siły mrówek użyć chciał. Zabrał im owoców kilka. Wystarczyła tylko chwilka. Używając swojej siły, piramidę podnosiły. Szybko bambus wyrwać muszę, nim piramidę ruszę. Teraz piramida łatwo się przetoczy. Wreszcie mam ogród uroczy. Obiad na nas czeka. Pan Anton ucieka. Nasze jedzenie znika. W domu była panika. Mama coś złapać chciała, lecz sama uciekała. Stój, ty wielki hamburgerze! Uciekł nam, nie wierzę. Cześć! Ała! Po półce gąsienica szła. To przez nią wszystko znika. Lew złapał ją do słoika. Jedzenia potrzebowali, więc biegali i szukali. Ale ciągle było mało. Prawie nic nie zostało. Kokon zrobił się w słoiku. Tylko to, co na stoliku. Gąsienica się zmieniła. Magicznym motylem teraz była. Do stolika podleciała. Obiad im wyczarowała. Ale teraz się najemy. Za jedzenie dziękujemy. Dziś zabawę mamy nową. Na dodatek zagadkową. Te pudełka zaskakują. Wszyscy w nich coś znajdują. Tu jest kosz z komputera. Kursor siostry lwa zabiera. A co w tym drugim się znajduje? Z tego futrzak wyskakuje. To zbyt wczesna radość lwie. One zasypują mnie. To futrzaków ściana wielka. Pora zajrzeć do pudełka. Potwór ją wystraszyć chciał, ale dzisiaj pecha miał. Teraz ja wystraszę cię! Potwór w pudle schował się. Gdzie ma siostra się znajduje? To pudełko podskakuje. Zaraz cię wypuszczę stąd. Ojej, to był chyba błąd. Wszystko muszę teraz sprawdzić sam. Tylko ducha tutaj mam. Kukurydza tańczy śmiało. O, emotek brakowało. Szczerze mam już dość szukania. O nie, dosyć mam latania. Sprawdzę, gdzie jest. To najlepszy test. Bo jedzenie zawsze wyczuję. No i sama się znajduje. Jakie pyszne, dziękuję. Co w tym pudle się znajduje? Chyba duży problem mamy. Wiesz, co robić. Uciekamy. To pudełko go zatrzyma. Są zbyt słabe dla olbrzyma.
Obie dzielnie uciekają, ale małe szanse mają. Czy to pudło nam pomoże? Mam dla ciebie piłki, stworze. Potwór został pokonany. Dzień jednak był udany. Lubię pomagać ci. Pudełko spadło mi. Nic się nie stało. Ruszajmy śmiało. Nie widział drogi. Kot mu wpadł pod nogi. Pudełka pospadały. To problem niemały. W jednych farba była. I głowę jej pokryła. Szybko umyjemy, farbę usuniemy. Zrobimy dużo piany i problem rozwiązany. Nie zeszło wcale, o nie! Będę chodzić w kartonie. Zanim coś wymyślimy, otwory ci zrobimy. Dzień jest niewesoły, bo pora do szkoły. Wszyscy się przyglądają i pewnie wyśmiewają. Ej, kartonowa głowa! Bolesne są jej słowa. Kanapkę zjeść próbuje? Na chwilę to zdejmuje. Rany, co się stało? Chyba coś się oblało. Dzieci, ustawcie się do zdjęcia. O domu teraz marzy. Nie zakrywamy twarzy. Choć posłuchała, to smutna stała. Przemalujemy twarz? Za kogo ty mnie masz? Chodź, pomalujemy się. Za chwilę będziemy. Cali w farbie wrócili, do zdjęć się ustawili. Znów uśmiechnięta była, przyjaciół doceniła. Chyba świat cały, zombie opanowały. Dzień dobrze się zaczął. Zaraz zjemy cię. Pewien pomysł mam. Wszystkim bieżnie dam. Na tym pobiegajcie, a mi spokój dajcie. Pójdę na łyżwy sobie. Teraz obrót zrobię. Zombie szły w szeregu. Jeden w rozbiegu z góry stoczył się. Widzę cię. To jak w kręgle gra. Trzymajcie się. Śmiało, gońcie mnie. Ups, przewróciłem się. Teraz mnie złapały. Nadal jestem cały? Siostra drona miała i mnie uratowała. Super sterowanie. Czas na spanie. W szybę puka mi. Sprawdzę, czy już śpi. Gdy każdy zombie spał, lew pewien pomysł miał. Dzień zaczął od biegania. Mają śmieszne przebrania. Nie trzeba się ich bać. Musi na X się stać. Nie zatrzymuj się tam. Gdzieś jego numer mam. Dzwonię do niego. Zrób jeszcze krok, kolego. Teraz mu się dostanie. Dokładnie jak w planie. Dziś urodziny ma. Bardzo lubię lwa.